Jak brzmi najkrótszy dowcip świata o youtuberze? Karol Paciorek, wykładowca akademicki. Ale to prawda, bo pewnie nie wiecie, ale zostałem w tym roku wykładowcą akademickim. Prowadziłem zajęcia w tym semestrze, czyli letnim, na uczelni Collegium Civitas, które jest w Warszawie, mieści się w Pałacu Kultury i Nauki. I tam, na kierunku dziennikarstwo i nowe media, prowadziłem kurs, który nazywa się Moje wideo w sieci, co można przetłumaczyć jako wykład o YouTubie. Prowadziłem moi mili te zajęcia przez ten semestr. Miałem trzy grupy. Jedną grupę studentów zajęć dziennych i dwie grupy studentów zajęć zaocznych. I przez te pół roku, poza własnymi refleksjami, które zbierałem na temat studiów i tego, czy fajnie i czy ciekawie być wykładowcą akademickim, to pomyślałem, że na koniec, już po zaliczeniu, kiedy wszyscy studenci dostaną swoje finalne oceny, także tutaj, żeby tutaj nie było możliwości przekupstwa, to dam im moją kamerę, żeby oni powiedzieli przynajmniej kilka słów, wyrazili jakąś krótką opinię o tym, jak to jest być na zajęciach prowadzonych przez youtubera, a konkretnie przeze mnie. Zajęcia z panem Karolem Paciorkiem były bardzo tutaj takie pouczające. Troszeczkę jest koleś spięty, no bo sprawie w naszym wieku, a dalej musimy mówić do niego na pan. To prawda, byłem spięty jak cholera chodząc na te zajęcia. Głównie dlatego, że miałem gdzieś z tyłu głowy taką ideę, która mi przyświecała i można ją obrazowo przedstawić sceną z filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Captain, my captain. Czyli taka więź porozumienia, która się może wytworzyć między uczniami, studentami a nauczycielem, która jest czymś więcej niż tylko próbą przekazania wiedzy. Celowo mówię próbą, ponieważ po tym semestrze już mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że jest to wcale niełatwe, a już na pewno bardzo cholernie turbo trudne, jeżeli chce się to zrobić dobrze. Według mnie te zajęcia były naprawdę przydatne i na luzie i to chyba było najważniejsze. Tak. Nie mówiliśmy na pan. Karol. Nie, ja nie mówię. Na początku chyba raz mi się zdarzyło. Co mi się najbardziej podobało, to jest dość ulotne uczucie, które zawsze mi towarzyszy, kiedy występuję na żywo przed studentami. Czy to na tej uczelni, czy to kiedy jeżdżę do studentów, żeby poopowiadać o YouTubie, poprzebywać z nimi, nie wiem, podzielić się doświadczeniami. Mianowicie, wchodząc do sali, przez pierwsze 10-15 minut w powietrzu wisi taka zajebista atmosfera. Cała sala siedzi, przyszła dobrowolnie na to spotkanie oczywiście, siedzi, ale patrzy tak na mnie z wzrokiem wypełnionym po prostu jedną myślą. No co jest? To ty jesteś, tak? Dawaj. Przyszliśmy tu dla ciebie, tak, oczywiście. Przyszliśmy tu dobrowolnie. Poświęcamy swój cenny czas. Zobaczymy, czy jesteś taki fajny jak w tym YouTubku, co? No, zobaczymy, czy jest taki śmieszek. Dawaj, tańcz. Tańcz, dawaj. Dlaczego uwielbiam ten moment? I on oczywiście też przez jakiś czas trwał na zajęciach na uczelni. Dlatego, że studenci to są osoby w takim wieku, że najbardziej chyba krytycznie podchodzą do większości spraw. W sensie nie biorą tak wiele rzeczy po prostu za dobrą monetę. Ja nauczyłem się dwóch rzeczy na tych zajęciach. Przede wszystkim dystansu do pewnej krytyki, jaką Karol się kierował. Bardzo z lekkością się porusza w tych kwestiach, które uważa za nieodpowiednie. I to mi się bardzo podobało, dzięki czemu mogłem się uczyć tego dystansu. Oraz dzięki Karolowi i jego zajęciom przygotowałem się na swoją przyszłość. Bardzo mnie zdziwiła jedna rzecz. Mianowicie przyszedłem na któreś zajęcia, a miałem je zawsze rano. W środę o 8, a w weekend od 9 do 12.15. Zawsze trochę zaspany ja, zawsze zaspani trochę studenci. I jakieś 2-3 zajęcia przed końcem semestru reflektuje się, że nie opuściłem ani jednych. I w tym momencie przypomniałem sobie moje normalne studia, kiedy byłem studentem i kiedy nie chciało mi się iść na zajęcia, a wiedziałem, ile nieobecności można mieć, jeżeli się wykona jakieś zadanie domowe, to wiedziałem, że zawsze wszystkie nieobecności wykorzystam do końca. A kiedy nagle zostałem wykładowcą, nie ma szans. Wstaję. Moi studenci czekają. Gość się mega zna na tym, co robi. Zna się na fotografii, zna się na YouTubie, na reklamie i na tym wszystkim, co chciał nam przekazać. Przekazał nam to jak najlepiej. Jedynym elementem, którego mi brakowało, to, że nie zaprosił tutaj Pauliny Lisiepiekło. Pozdrawiam serdecznie. Co było najtrudniejsze? Mianowicie, mimo że większość osób może sobie pomyśleć,
kurs o YouTubie. Weź sobie go włącz po prostu, pooglądaj sobie YouTube'a, to się czegoś o nim dowiesz, a nie wykładaj na uczelni. I z jednej strony oczywiście to może być prawda, ale z drugiej strony to jest potężne medium, które jest opiniotwórcze dla bardzo wielu ludzi, a po drugie strasznie szybko się zmienia. I to chyba był największy ciężar, który ciążył mi nad głową, że po semestrze, kiedy go skończę, to może być tak, że część informacji, o których mówiłem na przykład w styczniu, już będzie po prostu w jakimś stopniu nieaktualna. Ja ogólnie uważam, że każdy z nas wniesie coś z tych zajęć do swojej dalszej przyszłości, także mi się podobało i myślę, że kolegom i koleżankom również. Dajcie łapkę w górę dla Karola. No i na koniec to jest oczywiście bardzo miłe, że studenci powiedzieli tyle miłych słów i wystawili mi trochę laurkę, mimo że wiem, że tak do końca to nie są wszystkie rzeczy, które mogliby o mnie powiedzieć, bo wiem, że idealnym wykładowcą to na 100% nie jestem. Jeszcze daleka przede mną droga, żeby takim zostać, o ile oczywiście w ogóle wykładowcą jeszcze będę. Ale to, czego przede wszystkim się nauczyłem, to to, że przekazywanie wiedzy jest fajne, że oczywiście pewnie trzeba mieć do tego jakąś smykałkę i powołanie, ale jeżeli kogoś z was to cieszy, kogoś z was to interesuje, to zostać nauczycielem w jakiejkolwiek formie jest straszną frajdą. Że po jakimś czasie masz żywą osobę przed sobą i ona ci mówi, że się czegoś od ciebie nauczyła. Oczywiście po części można to robić na YouTubie, przekazując wiedzę, ale to jest moje takie zupełnie prywatne odczucie, że kiedy mam tego kogoś przed sobą i ten ktoś mi mówi, fajnie, nauczyłem się tego, to jest bardzo, bardzo, bardzo motywujące. No i nauczyłem się jeszcze jednej drobnostki. Kiedy się jest po drugiej stronie sali, czyli siedzi się na katedrze, czy przy biurku profesorskim, jakkolwiek się to nazywa, to już na pierwszy rzut oka widać całą salę i doskonale widać, kiedy ktoś ściąga. Chcieliśmy potwierdzić, że tak jak Karol mówił w swoich filmach i w wywiadach, rzeczywiście jest tak naturalny przed kamerą, jak w życiu prywatnym, także co? Dziękujemy. Okay, dziękujemy. Łapki w górę. Łapki w górę. No i elo, Krzysztof Gonciarz.